Cześć, jak się macie? Tutaj Pelka, damy na to kolejny odcinek z FIFA 13 Ultimate Team. Dzisiaj wracamy do sezonu. Czy my, tak jest, wypadliśmy już z gry o mistrzostwo. Nadal mamy jednak szansę na utrzymanie i tutaj chciałbym się odnieść do waszych komentarzy. Mianowicie piszecie, żebym sprzedał wszystkich zawodników. Jednak pytanie brzmi, nie wiem, postaram się znaleźć jakiś fajny serwis, w którym można zrobić ankietę, nie przez Facebooka, tylko tak, żeby każdy mógł głosować. Postaram się znaleźć serwis, zrobię ankietę i wszystko pójdzie w wasze ręce. Jednak w takiej sytuacji chyba bym zbudował po prostu, no nie wiem, jeszcze raz włoski skład, tylko żeby wszystkich zawodników sprzedać i kupić Inform Mikoliego. Czy to ma sens? Ponieważ tak tylko na boku, mówiłem, pisałem wczoraj w opisie o nowym składzie, oto i ono, on nie jest pełny, jednak tak pojechałem na tempo. Kurde, ja grałem towarzyski i Chiellini w kontuzję. Nie no, nieważne. Mamy Walcotta, mamy tutaj Giovinco. Brałem zawodników, którzy mają bardzo wysokie tempo. I on, za 1000, wiecie jakie bramy strzela? Jak nie zapomnę, to w tym momencie na ekranie widzicie jedną z nich graną z Pitero. Naprawdę geniusz, polecam go. Jednak nie wiem, czy do waszego składu by się wpasował. On jest z ligi BBVA, a tam jednak, no sami wiecie jak to z zawodnikami jest. Reszta również ma wysokie tempo, jednak boję się tym składem zagrać. Jak ewentualnie spaniemy do ligi drugiej, to zagram tym składem. Wszyscy mają, tutaj ten ma 93 tempa, Chiellini ma 80, no jest jeden obrońca, co ma też 93, ale on jest strasznie drogi. Abate 93, Biabianego muszę by wywalić, ale on ma 96 tempa, najszybszy gracz w grze. Giovinco 92, 90 samo i Walcott 96. Więc tak jest, zawodnik, którego uwielbiam po prostu. Jednak tak myślę, że powoli może czas zacząć jednak zbudować kiedyś ten skład z Barclays Premier League. No cóż, moi zawodnicy wszyscy, gdybym sprzedał wszystkich, no nie sprzedałbym kilku zawodników, jakich już wam pokazuję, mianowicie król strzelców Felipe Santana, what? Już wam mówię, o jakich zawodników chodzi, oczywiście. A gdzie jest Ronaldinho? Aha, chyba że to są po prostu zawodnicy w aktywnym składzie czy coś. No z pewnością Ronaldinho bym nie sprzedał. Jak i myślę, że Wellingtona. Tych dwóch zawodników bym zostawił, resztę bym raczej sprzedał. Jednak, no czekajcie, ja tylko zobaczę co z Ronaldinho i już gramy. Toż to, a dobra, zmieńmy skład. Rzućmy okiem szybko na Brazylię, czy Ronaldinho mi nie wyparował z zespołu. No ja myślę, że tam po prostu tak jest, oczywiście Ronaldinho. 181 spotkań, 177 w naszym klubie. I wybaczcie, na go bym sprzedać nie mógł, no. Ja źle bym się czuł sprzedając Ronaldinho. Jednak w razie czego albo dzisiaj będzie ankieta, albo pod jutrzejszym filmem. I wszystko będzie w waszych rękach. Czy sprzedajemy wszystkich zawodników, czy zostawiamy. Żyjemy w kraju demokratycznym, więc oddam władzę w wasze ręce i zobaczymy co wybierzecie. Albo sprzedajemy wszystkich, albo normalnie zostawiamy. Tylko jak sprzedajemy, napiszcie, jakbym ewentualnie sprzedał wszystkich, to co mamy wtedy robić? Co ja, czekajcie, muszę się skoncentrować. Wchodzimy do ligi. Czy mi się wydaje, czy mam mamy jedną wygraną więcej niż porażkę. Więc nie wiem, czy robić, no, jakiś dobry skład Mikoli in form, choć wtedy cała kasa by poszła na Mikoliego w formie. No cóż, zobaczymy. Zobaczymy, co tam napiszecie w komentarzach. Ankieta zadecyduje. Wasze propozycje zadecydują. I kupiłem sobie nowego zawodnika, Guarina. Na środkową pomoc, zagra w tym meczu zamiast Pirlo. Ma potężny strzał z dystansu, więc zobaczymy jak się spisze. Robin van Persie, świeży inform. Nie lubię, dziwny kształt ma ta formacja, plus taka cieniutka. No ale cóż, co z tego, nieważne jak wygląda, ważne jak gra Robin van Persie. Nadal pamiętam jak powiedziałem, że kiedyś kupimy Rooneya. Tylko czy bym potrafił Rooneyem grać? Napastnik za 80 tysięcy, może potężny skład z Barclays Premier League i od nowa budować Włochy? Tak Rooney, Hart i inni w tym stylu, no z pewnością mamy 1-0! Jedna Fabrizio Miccoli, no panie i panowie, to jest właśnie to, kim Miccoli jest, widzicie, trzecia minuta. Gadam całkowicie sobie na luzie i w tym czasie zdobywamy bramkę, więc taki potężny skład z Barclays Premier League. Ja tylko nie wiem jaka formacja w BPL jest taka dobra. Czy taka jak mam w tym, czy albo 4-4-1-1, albo taka jaką mam w Bundeslidze. No tutaj akurat trudno by mi było to zrobić. Dobra, już koniec takiego gadania.
Czekam na wasze opinie jeszcze bardzo z Anglii, bo ma dobre strzał z dystansu, no i mogłoby być 2-0. O co chodzi w tym meczu? No, nie mówcie, że to będzie tak łatwo, znaczy może być trochę bramek przynajmniej, ale nie chwalmy dnia przed zachodem słońca. Czyżby Fabrizio Miccoli? I to jest 2-0! Vidal po podaniu, znaczy to był strzał. Ogółem chciałem spróbować strzelić z Rabony, jednak myślę, że byłoby to niemożliwe, ale zobaczmy powtórkę, nie, że się nad nim znęcam, jednak to było zwykłe podbicie. 2-0 w 10 minucie. Co jest z wami, Power Rangersi? To może źle się skończyć dla naszego obrońcy, jednak sędzia łaskawie pokazuje żółtą kartkę chyba najszybszemu obrońcy, prawemu obrońcy w grze, Abate. Wow, mamy 1-2. Vermaelen w 45 minucie. Bramka do szatni, jednak no jeszcze prowadzimy, tak. Nie ukrywam, że odkąd zdobyłem drugą bramkę, przeciwnicy prawie że ciągle atakują naszą bramkę. Szkoda tylko, że tak jak widzieliście na powtórce, gra się brzydko zacina. Nie minęło dużo czasu, tak czy siak bramki nikt nie zdobył po tych kilku sekundach. Nadal 2-1, jednak mam większe posiadanie piłki. No cóż, ku mojemu zaskoczeniu chyba bardzo rzadko nasz rywal ma więcej strzałów niż ja, jednak tak jest w tym przypadku. Palacio, no torpeda, to co on robi najlepiej, strzał z dystansu. Mógł dać nam trzecią bramkę i jeszcze powiększyć, wow! To jest to, kim Joe Hart jest, no panie i panowie. Taka obrona. I jeszcze raz, no co on robi, Santana! Bardzo dobry obrońca. Jeden z najlepszych dla mnie obrońców w tej grze, brazylijski oczywiście, choć Palacio. Palacio to jest jego ojeny. O, biedaczek zemdlał. Dobra, o, Elastico i dobrze, teraz Palacio, Palacio, prawa nóżka i bramuszka, no niemożliwe, niemożliwe. Joe Hart broni Jeny. Jak on tego dokonuje? Może Barzagli teraz, Barzagli. No nie, Hart broni, no tym razem to trudna piłka nie była. Choć... Wow, wow, Ujeny! Jak to weszło? Robin van Persie! Potężny strzał, jednak za późno wyszedłem z Sirigu, przez to tracimy nasze prowadzenie, które oczywiście było niepewne. Zdobyliśmy je w pierwszych minutach tego meczu, no i w tym momencie je tracimy Ben Arfa. Jak już załapie rytm, to będzie tragedia. No i kurde, obróciłem się jak świeże tornado, no i naprawdę, nawet sędzia nie gwiznął tutaj, plus dla obrony, jednak minus dla obrony. My God, thank you very much. Wow, genialne zagranie, panie i panowie, Palacio, gola nie ma. Jak? Jak? To był już taki naprawdę ofiarny strzał prawonożnego kogoś, Palacio. Dokonaj tego. 90 minuta, bardzo mocne dośrodkowanie. Ojej, kto to przejmował tą piłkę? Tak to zepsuć. No niestety, mamy remis, 2-2, kurczę, kurczę, nie wybaczę sobie tej końcówki. Gdyby ta piłka odrobinę inaczej się odbiła, mamy 3 mecze, no spokojnie raczej zostaniemy. No chyba, że będą same remisy do końca. Jednak dobra, zagramy sobie teraz, jakim my składem dawno nie graliśmy. Nie graliśmy dawno graliśmy ostatnio Bundesliga, nawet w ostatnim odcinku. Więc poczekajcie, rzucę okiem na składy. Graliśmy wczoraj Ligę, graliśmy Brazylią dawno nie graliśmy, więc potrzebujemy, a nie, to nie jest Brazylia, to jest Bundesliga, o, przepraszam. Już popełniam, przywracam mój błąd, a może w imię wczorajszego, meczu Ligi Mistrzów, panie i panowie. Millera mam? Oczywiście. Cześć Miller. Uśmierćmy naszego rywala w lidze. Niczym Barcelona wczoraj. Przedwczoraj? Tak, teraz ty, dzisiaj, w tym meczu ligowym, skopmy im dupy. Tylko nie mam tego stroju ustawionego. Wiecie, tego. Zapomniałem nazwy tego klubu. Nie no, żartuję, oczywiście chodzi mi o Bayern Monachium. Nie mam ustawionego stroju. Kogo my tu mamy? Mamy Suareza. Właściwie nie mam innej opcji, jak po prostu zgodzić się, jednak tutaj jest Wayne. Swain dobrze przechodzi jednego obrońcy. Jak to się zakończy? Czy to będzie 1-0? O jeny, co za petarda! I ponowno, nie no, to mi się nie podoba. Znów zdobywamy bramkę w 3 minucie. Jednak dobrze, czujemy niemiecką moc, więc jest. Good.
czy coś. Torres spuszczony w pole karne, Adler wyjmuje! Znaczy nie tyle wyjmuje, co po prostu zablokował kolanami ten strzał. Tutaj Hummels trochę... I niezbyt dobrze mi to wyszło. Oh shit! Kto to tam stał przy tym słupeczku? No i myślałem, że Adler pięknie w stylu Supermana w zwolnionym tempie wypiąstkuje tą piłkę. Ach, nawet nie wybiegłem nim. To nie wyszło. Czy to możliwe? Czy to możliwe? No hej! I teraz tak, 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 tak! I mamy! Swine zdobywa gola z przewrotki z 16 metra. Bramkarz wykiwany, czysta przewrotka, ale co za podanie! To było po prostu genialne! Brawo! 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 Na chwilę obecną jest to najpiękniejsza bramka mojego zespołu z Bundesligi. O, czyżby kolejny gol Swaina? Mamy trzecią bramkę! I w tym momencie to jest hat-trick, panie i panowie! 40 metrów, 38. Co za gol, prosto pod poprzeczkę. Pewnie odrobinę ryzykowny strzał, obejrzyjmy tą powtórkę. No jakieś 35. Prawie że w okienko, jeszcze gdyby od poprzeczki. O Jezu, co by to było. Jednak się rozkręcił Swain. I mamy 3-1. Pierwsza połowa kończy się jak najbardziej korzystnym dla nas rezultatem. 3-1 po trzech bramkach Swaina. No i cóż, w starciu z Lewandowskim, znaczy Swain kontra Lewandowski, wygrywa Swain. No nie wiem, mam wrażenie, że obie formy mogą być poprawne. A zobaczymy, co Royce, może też bramkę. No, a było blisko. No, faulowali mnie. Dobrze, dobrze, panie sędzio. I kto tu będzie strzelał? Kto ma dobrą celność? Oczywiście Royce. 44 metry. Czy jest jakaś opcja? Czy jest opcja, żeby trafić z takiego? No pewnie, że jest, jednak ja miałbym trafić. O, tym już bardziej. Ben Arfa i mamy 3-2. No się tak nie podniecaj, zaraz ci wsadzę czwartą bramkę i się skończy twoja radość, ja ci mówię. No nie mówcie. Adler. Adler, w którąś stronę tyś się rzucił? Już pomijając fakt, że tutaj sędzia troszkę lekceważy spalony, tak jednak no, o tym omówiłem, o tej bramce w trzeciej minucie, to przynosi nam pecha. No i to nie może się inaczej zakończyć, panie i panowie, Royce, ruletka! Go! Tak, tak, pewnie też to widzieliście, pewnie też widzieliście, jak ta piłka leci nad poprzeczką. Jednak Royce poradził sobie z bramkarzem i mamy 4-3. A może piąty gol? No a jakby inaczej? Czwarta bramka, jednak jaka bramka? No bez wątpienia, ten gracz powinien być w tym momencie za ten mecz dostać informa, bo ta bramka, no obejrzyjmy powtórkę, to nawet nie był taki czysty strzał, bo z obrotu takiego i od słupeczka do brameczki. Szybko zwiększamy dosyć mocno swoje prowadzenie, 5 minut do końca tego meczu, tutaj chyba próba odpowiedzi rywala na mój fenomenalny strzał, jednak odrobinę, tylko odrobinę nie wyszło. Okej, dostajemy rzut rożny w końcowej, właściwie już pod koniec meczu od naszego przeciwnika i zaszalejmy sobie, jest tu ktoś lewonożny. Alaba, podkręcisz tą piłkę? No, było blisko. Jednak tak czy siak, zaraz już usłyszymy ostatni gwizdek, a może jeszcze nie, może wycofanie, może, a jednak, no może jednak nie, a może gol od rywala, a może tak, a może nie, a może wygramy po prostu to spotkanie, tradycyjnie nie tracąc bramki w 90 minucie, wtedy naprawdę byłbym już spełniony i czyżbym miał zostać spełniony, już on fa... Okej, koniec meczu, 4 bramki Swaina. Jedna bramka Royce'a, przewrotka Swaina, plus dla niego, 16 metr, ale to jakie to podanie w ogóle było, no sam siebie zaskoczyłem. Bob FC przegrywa, Suarez, Arfa i Agger nie byli w stanie pokonać składu z Bundesligi. Wygrywamy oczywiście ten mecz. Żadne zaskoczenie to nie jest, że nasz strzelec 4 bramek został zawodnikiem tego meczu. Jak tam nasza sytuacja? No brakuje nam punktu, żeby zostać w lidze pierwszej. Musielibyśmy mieć niezłego pecha, żeby nam się to nie udało. Jednak przypominam, w opisie na 99%
umieszczę tą ankietę i zobaczymy, jakie losy nas czekają. Oddaję losy Dicks United w wasze ręce. Na dzisiaj to tyle. Serdeczne dzięki za oglądanie. Do usłyszenia. Pozdrawiam. Cześć.